Cześć, witam was w kolejnym odcinku Imperial Glory. Walczę z Austrią. Nadal. Trochę jednostek podraciłem, oddziały są uszczuplone. Ale w sumie wygrywam na razie. Na razie. Przygotowałem sobie już tutaj dowódcę, którego przerzucę do Wiednia w zastępstwie dla tych moich trzech oddziałów piechoty, milicji. Przepraszam. Spróbuję teraz odbić Czechy, wyzwolić Grecję, to czy wyzwolić? Właściwie to nie. Wiecie co? Trochę inaczej zrobię. Zmiana planów. To tutaj pójdzie. A dlaczego to? Objaśnię za moment. Tutaj nic nie ma. Okej, można ruszać dalej. Czechy już moje. Aha, zapomniałem wycofać znowu okrętu. To zaraz wycofam. Co, co? Aha, oj, 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 oj. No dobra, czemu nie? Możemy spróbować. Bitwy morskie bardzo rzadko mi się zdarza stoczyć. No i dawno tego nie robiłem. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, niech śmignęło. To jeszcze wezmę łyka. Soku. Już wziąłem. Jakie są pana rozkazy? A tak, gdzie oni są? Dobra, na razie chcę płynąć w tamtym kierunku. Tutaj nie wyznaczam tego, w którą stronę. Zaraz. Nie chcę połamać im żagle. Tak? Kule z łańcuchami chyba niszczą żagle. Tutaj nie wyznaczam tego, gdzie ma płynąć okręt. Tylko w jakim kierunku, taki wektor. Przeładowuję. Albo nie. Popłynę prosto. Ale krzyczą. W sumie to jest chyba ta sama klasa okrętu. Dobra, teraz zakręt. A, jednak tutaj. Albo dobra, spróbuję wykręcić gdzieś tam. Może jeszcze w ogóle tak zrobić. I popłynąć z tyłu. Czemu nie? Mogę spróbować. Jeszcze, żeby się zbliżyć trochę do nich. Na tyle, żebym mógł strzelić. I teraz... Coś tam chyba się uszkodziło. Tak czy nie? Chyba tak. Co to jest tutaj w ogóle? To są żagle? Nie, tak. Ja mam uszkodzone żagle? Oni co mają uszkodzone? Co to jest tak właściwie? A, nie wiem. Na razie spróbuję się trochę zbliżyć, bo chodzi o to. Bitwa jest wyrównana. Powiedzmy. Jak najbliżej podpłynąć muszę. Czy nie? Kartacze wezmę. Kule armatnie rozwalają sam pokład. Zdajesz, że kule z łańcuchem właśnie niszczą żagle, a kartacze załogę. Tak mi się wydaje. Ja próbuję się tutaj zbliżyć do nich, ale coś mi to nie wychodzi. Co, stój, wejdź na statek, podążaj za okrętem. Nie, na razie spróbuję jakoś się zbliżyć trochę. Zobaczymy, co oni jeszcze będą robić. W sumie mamy takie same prędkości. Co to jest to, co tutaj rośnie? Haha, teraz to ja nie wiem, co się dzieje. ale jakbym się zbliżał, czy mam tylko takie wrażenie? Dobra, tutaj tak, albo wykręcaj! Zbliża się koniec starcia.
Trochę ich chyba sieknąłem. Załoga uszczuplona, dobrze jest. Trochę stracili tej załogi. O, płynę dalej, płynę dalej. Właśnie, kurczę, muszę się trzymać tak, żeby nie wejść w ich pole rażenia. A przy okazji, żeby samemu móc zaatakować, zacząć strzelać. A, dobra, zaraz powinienem być w stanie to zrobić. Teraz wykręcaj! I uwaga, ucieka mi. Dobra, wykręcam trochę. Zobaczmy. Coś trafiło w ogóle? Trochę chyba jeszcze im zabrało tej załogi, bo mieli przed chwilą tyle samo co pomarańczowy pasek. No ale. Jeszcze trochę, jeszcze. Dobra, chyba jest. Auć! Oni próbują mi uszkodzić ten statek, rozwalić. A ja chcę zrobić abordaż, dlatego strzelam w załogę. A, jeszcze płonę. Nie przegra. Zatkaj się. Dobra, jest, obrywają. Mogę zrobić abordaż. Bo mój płonie już w połowie rozwalony, ale postaram się jeszcze zrobić ten abordaż. Nie wiem, czy mi się to uda, ale. Ale się powoli zbliżam, tylko trochę za wolno. Oni wykręcają. Ja spróbuję. Aj, coś czuję, że może to nie wyjść, ale to. Aha. Nie fajnie, bo mi płonie ten mój okręt. Odległość jakby się zmniejszała. Trochę wcześniej zareaguję na ich zakręt. Lekki, bo lekki, ale jednak. No cicho bądź. Abordaż, abordaż. Potrzebuję abordaż i potrzebuję, żeby oni się zatrzymali. Mogłem im wcześniej już trochę. Właściwie to mają uszkodzone. Nieco uszkodzone. Jak to się nazywa? Nieco uszkodzone. Żagle. O ile to są żagle właśnie. Chyba tak, żagle. Więc nieco wolniej teoretycznie. W teorii przynajmniej powinni płynąć, więc w teorii powinienem ich dogonić. W teorii, a nawet na morzu. Tak. Tylko teraz jakby się dystans zwiększał. A czemu to tak? Chyba, że ja wolniej płynę przez to, że mam te obrażenia. Co to jest tutaj w ogóle? Dobra, szybko, płyńcie. Chyba, żeby spróbować jeszcze z kulami z łańcuchem ich ostrzelać. Aj, zaraz się znajdę w polu rażenia. I abordaż! Jest abordaż! Nie! Nie! Co to miało być? Ale porażka! A bitwa około 10 minut trwała. No, jak mówiłem, dawno nie rozgrywałem tych bitew morskich. Zapomniałem już trochę co i jak się tutaj robi. Chociaż kiedyś mi lepiej szło i czasem na początku gry
Zdarzało się mieć, no, taką niemałą flotę właśnie dzięki temu, że robiłem abordaże. No, ale tutaj nie wyszło. Mówi się trudno, w sumie mam jeszcze trochę tych okrętów, tutaj głupotę zrobiłem, że zostawiłem jeden pojedynczy okręt na morzu. No, ale co? Będę pamiętał następnym razem. Trzymać to jednak jako flotę, a nie pojedyncze okręty. No, wracamy do mapy. No niestety, straciłem ten statek. A trochę uszkodziłem, tylko chyba to tym, że wpakowałem się właśnie na ten okręt. Dobra. Dobra, ta, dobra, dobra, dobra. A, tutaj jeszcze mam pojedynczy też na górze, ale nie mam portu wojennego. A w sumie przydałoby się wybudować. Zobaczmy. Konsulat w państwie Piemont. Okej, co się dzieje w Piemoncie? W Piemoncie mi rośnie sympatia, ale mam taką samą jak Francja, więc coś by się przydało tutaj wybudować. Biuro prasowe. 10 punktów, 10 punktów, trochę mało, ale stać mnie w tej chwili. Co, nie stać? A, ludzi. Trzech ludzików potrzebuję. No nie, no. Ale jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie, tylko muszę poszukać. Czy ja już pozwalniałem? Po prostu chciałem zwolnić jakichś nie strzelców, tylko milicję, ale w tych zgarnizonowanych jednostkach nie ma tego. Dobra, zwolnię tutaj tych. Nie mogę? Czemu nie mogę? Jest na terytorium wroga. Dlatego nie mogę. Ajajaj. Co tutaj jest? Mecklenburg? Nie. Dobra, zwolnię tutaj. I co otrzymam? 110 ludności, stać mnie. Dlaczego mi się tak śpieszy? Bo Francja może wcześniej ode mnie po prostu zająć Piemont, a ja bym chciał jako pierwszy. Zresztą tutaj ma trochę wojsk. Fakt, że milicja, milicja, milicja. Dwa oddziały strzelców i coś tam ukryte jeszcze w koszarach, ale jednak. Wolałbym to ja jako pierwszy tam wejść. Co tutaj jeszcze? Tutaj jeszcze przydałoby się podesłać jakieś jednostki. Tutaj pójdzie Tillman. Mecklenburg tutaj, a później. Ej, co jest? Aha. Dobra, czaję. I zobaczycie, co zrobię. Hehehe. Złowrogo zabrzmiało, prawda? A Poniatowskiego też mogę tutaj jeszcze rzucić. Bo Poniatowski też zaatakuje. Co zaatakuje? No tutaj, Turcję. Faza druga. Wyzwolenie Turcji. Łahaha. Dobra, klikam dalej. A, w ogóle jeszcze tam nie zobaczyłem, jak, no, w jakim stopniu jest oblężenie Wiednia. Ale to. To zaraz. Zobaczymy. Batawię przed chwilą przyjęła Anglia, czy już wcześniej mieli? No tak teraz popatrzyłem i coś jakby za dużo mieli tych terenów. W ogóle zobaczę, jak będą się relacje układały. Aha. Ojoj. Dobra. Zobaczę, jak się będą relacje układały po tej wojnie z Austriakami. Francuzi też mnie nie lubią, Rosjanie. Rosjanie też mnie nie lubią, nikt mnie nie lubi. Z jakimś mocarstwem można by było się zaprzyjaźnić. Trochę. Ale to zobaczymy później. Na razie potrzebuję jeszcze tutaj przerzucić wojska. Poniatowski, dzień dobry. Tutaj na razie odwołam tego z pojedynczym, z jednym oddziałem i to uszczuplonym. Tielemann tutaj skacze. Mecklenburg tutaj. Fischer niech zostanie na miejscu. Tutaj coś? Aha, jeszcze tutaj miałem zobaczyć port, ile kosztuje doki wojskowe. Stać mnie w tej chwili. Tylko nie wiem, czy budować. A, dobra, co mi tam szkodzi? Jeszcze coś, jeszcze coś. Sojusz obronny. Aha, Watykan, a. Ej, ej, ej. Nie. To nie tak miało być. Oć, dobra. Chciałem popatrzeć, czy. What the? No oczywiście. Chciałem zobaczyć, czy Piemont już został zajęty.
przez Francję. Teraz tak skojarzyłem, że przecież nie mogłem wypowiedzieć wojny, bo... wypowiadając wojnę chciałem sprawdzić, czy, z kim ma sojusz. Nie mogłem wypowiedzieć wojny, bo mam pozwolenie na przemarsz, a sojuszu nie mogę, no bo z kimś już mają i najwyraźniej mają komplet. Zobaczmy, co tutaj będzie, co to za w ogóle, jak się będzie tutaj walczyło. Jaki to teren. Fajnie wygląda to, ten ekran, który teraz widać. Podoba mi się dużo tej armii, ale w ogóle nie wiem, czy można mieć w ogóle aż tak dużo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, coś koło 20 oddziałów? A można mieć maksymalnie 18? Tak, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. A nie, może jakoś 17, 18 tutaj jest. A to w takim razie można. Tylko bardzo trudno, bo trzeba mieć trzech marszałków w takim wypadku. A trzech marszałków to trzeba mieć trzech generałów i naprawdę dużo nimi walczyć. Bałkany, jak to w ogóle tutaj wygląda? Góry, góry, wszędzie góry. Czy właściwie wzgórza? Okej, okay. Co po pierwsze to tak. Po pierwsze to tak będzie, że strzelcy, wszyscy strzelcy będą jako jedynka i wszyscy strzelcy się ładnie ustają w linię. Tak. Coś tam z linii. Linie drajne linii. Nie umiem niemieckiego, znaczy nie wiem. Nie uczę się w ogóle. Ja francuski bardziej. To tak. Auć. To takie czasem żmudne bywa, żeby rozstawić jakoś w miarę ładnie, bo też lubię, jak to ładnie wygląda. I to czasem jest takie, no, nudne. Takie, żeby rozstawić co i w ogóle. Ale takie rozstawienie się przydaje, bo później nie dość, że mam dość dobrą ochronę haubic, to jeszcze z której strony by nie najechali, ja się zawsze mogę jakimś oddziałem obrócić i zacząć strzelać, a wtedy kolejne mają też czas, żeby coś zrobić. Coś mi tutaj teraz nie trochę. Tutaj chcę ich. A Austriacy idą stamtąd, tak? Aha, mają lancerów. Lancerów. No i fajnie, bo mają trzy oddziały: milicję i lekką piechotę. Okej. Okay. Zobaczymy. Zobaczymy, co mi zrobią. Ten uszczuplony oddział i te mogłyby iść na pierwszą linię. Przede wszystkim ten 24. Żeby po prostu go stracić. Co mi tam? A jak nie stracę, to zupełnie później, prawda? No ale to już. To już zobaczymy później. Trochę mogę taki przymulony być. Znaczy nie wiem, czy nie zanudzam trochę bardziej niż zwykle. Jest godzina 10 rano, ja akurat mam wolę, więc postanowiłem coś nakręcić, póki mam czas. No właśnie, za miesiąc matura. Tego czasu nie będzie dużo, żeby coś kręcić. Także jeszcze w ogóle się postaram na zapas nakręcić parę odcinków, żeby móc to w miarę regularnie wstawiać. A myślę, że po maturze już będę mógł spokojnie raz na tydzień nowy odcinek dać. No raz na tydzień, co to jest? Ale nie chcę też za często. Raz, że no, powiedzmy, mogę na spokojnie tutaj porobić sobie coś i nie ma bólu, jak nie, no, nie ma bólu, jak się nie wyrobię, powiedzmy, więcej niż jeden odcinek robić. Co mi tutaj kombinują ci lancerzy? Znaczy, ja wiem, co mi kombinują, że chcą zaatakować, ale... A, nie mam czworoboku, nie mam czworoboku, nie mam czworoboku. I teraz co ja teraz zrobię? Teraz się tutaj ustawię ładnie, grzecznie i w ogóle. A ci się wycofują. Gdzie oni lecą? Gdzieś tam, ale ja nie będę ich gonił, bo po co? Teraz tak, gdzie oni pędzą jeszcze? Aha. Tutaj, czyli nie, niezbyt daleko. A nie, jeszcze kawałek, dobra.
Dobra, dobra, to ty wylećcie tam, chłopaki. No ja nie wątpię. Tylko co oni tutaj będą robić jeszcze? To niech będzie tak. Będą mi osłaniać artylerię przed konnicą. Tutaj huzarzy z jednej strony też czego, chociaż podejrzewam, że ich raczej za bardzo nie użyję tutaj w tej bitwie. Zobaczymy. A się zaczyna. Właściwie to lancerów zaraz powystrzelam. Uciekają, uciekają. Co oni robią w ogóle? Ej, ej, ej! Nie, 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 dobra, trudno. Ci jak sobie radzą tutaj? A, dobra. Oni strzelają tutaj ładnie, dobra. Tych trzeba powystrzelać, lekką piechotę. Lancerzy już tam powoli padają, milicja zresztą też. Nieprzyjaciel wycofuje się, co oni odwalają? Przepraszam bardzo. Tylko niepokoi mnie to, że jednak taki szturm zrobili i zajęli mi walką wręcz mojej jednostki. Że to mi się nie podoba. Soczek. Minuta ciszy dla uczczenia tych poległych żołnierzy w tej bitwie. Daleko jeszcze? Nie skończyło się. Chcę dalej ścigać wroga. Owszem. Dziękuję. Oj, 29 żołnierzy. A dobra, uwolnić. Polubię. Piemont mnie może bardziej polubi, czy nie? Austria zaanektowała tutaj Mołdawię. Anglicy się zbierają. Nie podoba mi się to. Szkoda, że kiedy okupuję. O, dobrze, że nie wysłałem propozycji. Ja sobie zarobię na tym. Szkoda, że kiedy ja okupuję Austrię, to mogą wciąż. Że mogą wciąż anektować inne państwa. Zobaczymy, jak tutaj. Trzy tury do. Co, trzy tury do. Mam 35%, 3 tury do tego agencji prasowej, to znaczy jak to tam się nazywało. Pruscy prowadzi oblężenie. Proces aneksji zakończono. Co? Chyba, że chodzi o to, że. Nie wiem o co chodzi. Nie, myślałem już, się cieszyłem, że nieuszkodzony jest ten dowódca, co tutaj. Grenzerów 40 straciłem, 20 straciłem. Mecklenburg. Zabinać jego. Aha. Jeszcze potrzebuję tutaj Fischera wycofać. Teraz Binaci. Mecklenburg tutaj. Okej. I zobaczmy, czy jeszcze. Mam nadzieję, że tym z Mołdawii nie przyjdzie do głowy mnie zaatakować. Nie przyjdzie do głowy mnie zaatakować. Jak to ładnie brzmi. Tutaj by się jeszcze coś przydało. Tylko nie mam za bardzo co tam wysłać. Będą sobie musieli radzić sami najwyżej. Chyba, że zrobię tak, że przerzucę tutaj. Ja tutaj mam teraz oddziałów 4, 7, a tutaj 5.
5 i plus 1 ten już szuplony mocno. Dobra, niech będzie jeszcze tutaj jeden oddział. I mam nadzieję, że sobie poradzą w razie czego. A teraz... Teraz dalej... Chociaż nie wiem, czy ten odcinek się nie robi teraz już za długi, bo to chyba już pół godziny trwa. Także ja myślę... Także ja myślę, że za moment zakończę ten odcinek. A w kolejnym będzie właśnie atak na Ankarę. Czy właściwie Konstantynopol. O! Co teraz by pobadać tutaj? Biuletyn wojskowy, bo ja chcę tutaj handel sobie rozwinąć. O, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Coś tutaj... Latarnia Arganda... Nie... O, chyba że... Zadanie kartografia jest fajne. To ja może jednak wezmę zorganizowaną marynarkę. I cóż, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Trochę wyszedł inaczej niż planowałem. Była ta bitwa morska, bitwa na Bałkanach. No jakoś się tak przedłużyło. To wszystko. Ale tak to już jest na wojnie, prawda? Także kolejny odcinek to będzie właśnie atak na Turcję. Na Konstantynopol, prawda? Tutaj Konstantynopol, ale tutaj co jest? Nie ma gdzie jest ta Akademia Wojskowa. No, a szkoda. Stolica jest, ale miejsca, gdzie jest Akademia już... Nie, znaczy, pewnie nie jest zrobione na zasadzie w stolicy, czy coś w tym rodzaju. A nie ma tego pokazanego, a to też by... No, rozmaicałoby trochę w sumie. Ciekawe by to wyglądało. Jeszcze tutaj dwie tury do tego. Okej. A jeszcze jak mnie lubi Watykan? 66. Coś można u niej wybudować? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Aha, dobra. Jeszcze nie. Tylko nie mam ludności. Ile ja mam przyrost ludności? 494. A to niedługo chyba powinno być ok. Z żarciem będę miał problemy już. Powoli się trzeba wycofać trochę. No i to tyle. Także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jeśli wam się spodobało. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.